To jest rajd leśników kombatantów, delegaci z poszczególnych regionalnych dyrekcji lasów państwowych, którzy uczestniczą w rajdzie upamiętniających czyn zbrojny batalionu LAS 74. Pułku Armii Krajowej. Batalion LAS był dowodzony przez leśników. Między innymi dowódcą był inżynier leśnik major Mieczysław Tarchalski, a jego zastępcą profesor dr Florian Budniak, też leśnik, pseudonim Andrzej. I wielu leśników. Było nas 480 żołnierzy. Na tym terenie stoczyliśmy kilkadziesiąt walk z Niemcami i to większość zwycięskich. Tutaj na terenie Gidel mieściło się nadleśnictwo. Tu się tworzyła konspiracja zbrojna leśników na cały kraj, bo tutaj przyjechał generał Karasiewicz Tokarzewski z Warszawy, pierwszy komendant konspiracji zbrojnej Armii Krajowej. To jeszcze wtedy się nazywało Służba Zwycięstwa Polski. I on zwrócił się do leśników, do inżyniera Pomarańskiego, do mojego ojca i do inżyniera Tarchalskiego, żeby leśnicy tworzyli konspirację zbrojną. Dlatego dla upamiętnienia tego jedziemy na tych terenach, gdzie batalion walczył. To znaczy powiat częstochowski, radomszczański, włoszczowski, częściowo jędrzejowski. I przed pomnikami, tak jak ten upamiętniający leśników, składamy im wieńce, zapalamy znicze ku ich pamięci. Dla mnie to jest przeżycie tamtych lat, kiedy cofam się pamięcią, prawda, na tyle lat wstecz, gdzie byliśmy bardzo młodzi wtedy, nie zdawaliśmy sobie sprawy nawet od zagrożeń, jakie nam czynią, ale walczyliśmy, bo taki był wszystkich tego, że musimy walczyć o wolną, niepodległą Polskę.